Witam serdecznie na wyjątkowym spotkaniu reprezentacji Polski, a raczej zwycięzców turnieju z podwórka na stadion o Puchar Rybarku z naszą reprezentacją. Jaki był moment przełomowy, który przyczynił się do tempa rozwoju pana kariery? Bardzo ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo... Jeszcze czeka na ten moment. No, a tak jak Wojtek mówi, jeszcze czekam. To jest akcja, po której wpadła twoja bramka. Ta bramka właśnie która? Zobacz akcję i powiedz, która to był gol. Widzę po wyniku. A, po wyniku widzisz, okej. Okay. Czyli mikrofon. No to bramka 41 w Bundeslidze, tak? Zgadza się? Bijąca rekord Georga Millera, więc dziękuję bardzo. Bardzo miły prezent. Bardzo doceniam. A tu też mam to zobaczyć, co tu jest. Dobra. Jedna z grup funkcjonujących w naszym klubie nazywa się Lewandowski. I mając możliwość bezpośredniego spotkania z panem oraz reprezentacją, chcielibyśmy serdecznie zaprosić pana do nas na trening. Bez rozgłosu i zbędnego zamieszania. Bo na tym nam nie zależy. Jeśli kiedykolwiek w przyszłości znajdzie pan czas, to serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Bez rozgłosu. Bez rozgłosu, dziękuję. To zaś my, te grzeczne frajerki ze Śląska. Ale proszę się nie obawiać, pytanie zadam po polsku. Czy interesuje się pan piłką nożną kobiet? Czy zapoznał się pan z piłkarkami Barcelony? Jeżeli tak, jesteśmy chętni zagrać z panem. Tak, miałem okazję już poznać piłkarki, ponieważ są na tym samym obiekcie co my. Obiekt jest bardzo duży, więc mamy styczność, przechodząc się czasami po obiekcie, więc ta styczność i zapoznanie już było. A tu się pan może podpisać. Tu, achaj, czyli autograf od ciebie dla mnie, a tu ode mnie dla ciebie, tak? Dobra. A, że jest ta cieszynka. Proszę bardzo. Jest tak samo zrobiona. Nie, tu mam autograf już pierwszy. I autograf. Proszę, o to stanowisz? Tak, od mojej córki. A czy pan na córkę kiedyś przyjdzie do naszego klubu? Ojej, nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy będzie grać w piłkę. Ilu trenujecie już, dziewczyny? Ja 6 lat. Ja mam 9. Czyli od 3 lat, okej. Okay. No to moja córka ma jeszcze rok niecały, żeby zacząć ewentualnie. Z nim? Boże, myślałem, że tak fajnie, że ze mną chciał. Nawet z Grześkiem. Daję się dalej, może to nie wiem. Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Dlaczego Wojtek wybrałeś pozycję bramkarza? Ja jestem 100%. Był gruby. Bo gruby? Bo gruby. Odpowiedział, że jest Piechowiak, bo gruby. Gruby na bramkę! Gruby na bramkę. Dziewczyny, czy tam powinna satysfakcjonować?